Witam wszystkich miłośników elektroniki. Tym razem chciałem przedstawić kilka rozwiązań sond próbników stanów logicznych. Nieco historii powstania tej oto sondy. Jeszcze w zeszłym tysiącleciu zbudowałem sobie sondę logiczną na podstawie książeczki 24 proste układy do samodzielnego montażu. To jeszcze oczywiście były czasy, kiedy się samemu robiło laminaty, trawiło, wierciło i tak dalej. Ta sonda służyła mi bardzo długo, bo jeszcze po 2000 roku. Jej wielką zaletą było to, że potrafiła wykrywać krótkie impulsy rzędu dziesiątek nanosekund, czego nie można było powiedzieć o innych konstrukcjach, nawet komercyjnych. Teraz można jeszcze kupić takie rozwiązania po 200 zł, a tam w środku mamy po prostu komparator, najgorszy z możliwych, czyli LM339, cztery komparatory w jednej obudowie. I bardzo często te tańsze rozwiązania mają tylko diody pokazujące stan niski, wysoki, więc nie wykrujemy przebiegu, nie odróżnimy przebiegu przemiennego o wysokiej częstotliwości, wyższej jak kilkaset herców, czy krótkich impulsów, po prostu będą obie diody świecić. Z czasem, gdy układy 3-3 V stały się popularne, na podstawie tamtej konstrukcji zrobiłem taką sondę. Jeszcze tu się przypomniało, że tamta sonda potrafiła, dzięki temu przyciskowi można było stwierdzić, czy wyjście ma stan zabroniony albo stan trzeci lub otwarty kolektor, który jest, nie jest w stanie niskim. Inne sondy nie odróżniały tego albo nie wyświetlały w ogóle, nie pokazywały nic, więc nie było wiadomo, czy się podłączyliśmy gdzieś, czy nie podłączyliśmy, czy to jest stan trzeci, czy tam otwarty kolektor, czy stan zabroniony. Bywały takie ułomne rozwiązania, że wyświetlały to jako poziom wysoki, czyli w ogóle nie wykrywały tego zakresu napięć zabronionych. Ta sonda z 24 prostych układów dawała tą możliwość. Tu już jest rozwiązanie na układach CMOS-owych z serii HC. Wcześniejsza wersja miała HCT, więc była przystosowana do 5 V. Ma dodatkowy generator, który czasami się przydawał. Wyjście generatora jest, zdaje się, tu. W elektronice praktycznej była ta sonda prezentowana, przy czym na dzień dzisiejszy nie warto się nią zajmować. Tu mamy jakiś chiński wynalazek, kosztowało to grosze, chyba 12 zł, ale no jest tak samo tandetne jak te za 200 zł. No tu już widzimy sonda, takie pierwsza iteracja tych moich sond z wyświetlaczem OLED monochromatycznym. Później wpadłem na pomysł, że można zrobić wyświetlacz kolorowy. Tu mamy jeszcze te sondy ze stałym zamocowanym tym końcówką pomiarową. Gniazdo słabo styka. A to już jest wersja taka produkcyjna, gdzie
Tu mam to samo, tylko samą płytkę z pewną modyfikacją. Niestety ta wersja z tą modyfikacją na płytce nie doczekała się seryjnej produkcji. Tu jest typowe gniazdo 2 mm, w tych 2 mm, do którego jest wlutowane. Tu akurat jest kawał drutu, a tu jest wersja, która była sprzedawana z tak zwanym pogopinem. Jest końcówka ze sprężynką. Teraz pokażę możliwości tych różnych rozwiązań, ich wady i ich zalet. Zacznę od chińskiego wynalazku, którego zaletą jest z pewnością niska cena i wydaje się, że to jest jedyna zaleta. Sobie doprowadziłem zasilanie 5 V. No i tak, mam nadzieję, że będzie to widać, chociaż te świecenie tych LEDów, no świeci zielona. Może wezmę w ten sposób, to będzie lepiej widać. Niebieska sygnalizuje zasilanie, zielona niski. Tu gdzieś. O. I tu mamy, jak widać, poziom wysoki. Czyli do statycznych stanów wszystko w porządku, ale podłącze to jest generator, który prezentowałem. Nie wiem, czy sonda nie pokazuje nic. Przed filmem robiłem próby. No to powiedzmy, że już wiem, czemu nie pokazywała nic. Teraz, jak widać, jest tu przebieg prostokątny, trochę słabo widać ten wyświetlacz. Zobaczę, jak będzie z oświetleniem. No teraz lepiej widać wyświetlacz, słabiej diody. Spróbuję to jakoś pogodzić. Widać, że świeci zielona i czerwona na sondzie. Nie świeci niebieska, bo ona, zdaje się, pokazuje stan wysokiej impedancji. Oczywiście instrukcji do tej sondy nie ma, więc trzeba zgadywać. Tak. Kolor niebieski, wysoka impedancja. No, mamy wysoki, ta nam zgasła. Jak mamy niski, ta nam zgasła. No i teraz testy dynamiczne. No jakoś tam te diodki widać. Zwiększam częstotliwość i proszę, już przy 800 kHz świeci nam tylko dioda pokazująca stan niski, czyli taki przebieg jest traktowany jako poziom niski.
No i nic się tu już nie zmienia ponad te no w praktyce powiedzmy 700 kilo, no to jeszcze zachowuje się w miarę poprawnie, czyli możemy odróżnić poziom niski, przebieg prostokątny od poziomu niskiego. Ponad 800 kilo to już zero szans. A dlaczego? Jak wspomniałem, podobnie jak te komercyjne, te tandetne, tu jest komparator. On ma czas narastania sygnału wyjściowego 1 mikrosekundę, czyli około 1 MHz. No jak dodamy pojemności montażowe, inne rzeczy, no to robi się jeszcze większe ograniczenie, dlatego poniżej 1 MHz. Więc jak widać, to nawet do starych układów CMOS się nie nadaje. Miałem tu niestety sond, które były publikowane w czasopiśmie Praktyczny Elektronik, nie mylić z elektroniką praktyczną. Były tam dwie jakieś sondy, jak pamiętam, czy nawet trzy, no i one miały tą samą wadę. Nadawały się generalnie do układów CMOS, ale ogólnie miały lepsze parametry, bo je zbudowałem, lepsze parametry niż ta sonda chińska. Mogłem to wymyślić jakiś inny sposób podłączenia. Ta sonda, czyli na podstawie tych 24 prostych układów, no stany statyczne, chociaż przyznam szczerze, że to należałoby przetestować bardziej gruntownie, czy zakres napięć, na które reaguje, jest poprawny. No ale to trochę takie dłuższe testy i sobie je na razie darujemy. Ja sprawdzałem tą sondę, zachowuje parametry, ta chińska prawdopodobnie też, bo są tam po prostu dzienniki napięcia, więc tam niespodzianek raczej nie będzie. No a teraz zobaczmy, jak ta się zachowuje przy dynamicznych sygnałach. Mamy 1 MHz. No i świecą wszystkie trzy. Niebieska to jest wykrycie impulsu. No przy 16, jak widać, nie jest najlepiej. Teraz w dół jechał. No 3,2 MHz. Jest ok. To co fajne, to na przykład wiele są takich prostych, pokazuje niski, wysoki, ale nie pokaże krótkich impulsów. Tu natomiast będę zmieniał wypełnienie tych impulsów i jak widać, wtedy jedna z diod wygasza się całkowicie lub trochę świeci, druga świeci pełną jasnością. Można więc oszacować wypełnienie impulsów albo, co ważniejsze, wykryć krótkie impulsy rzędu 25 nanosekund, której powtarzalność jest mała, nawet może to być kilka sekund. Wtedy na krótko się zaświeci dioda, jedna z, co powiedzmy, jest tam niski, wysoki, tego nie zauważymy, będzie nam migać dioda niebieska z połową częstotliwości sygnału, który mierzy.
No, także ta jest lepsza. No, ma jeszcze generator, który czasami się przydawał. Teraz przejdziemy do moich konstrukcji. No i historia tej konstrukcji jest taka, że właśnie w praktycznym elektroniku widziałem sondę, która miała taki prosty wskaźnik. Był to licznik binarny, który zliczał zbocza, czy narastające, czy opadające, to w sumie nie ma znaczenia. Więc poza tymi informacjami stan niski, wysoki impuls, po miganiu kolejnych diod dzielników, podłącząc do wyjścia dzielnika, licznika, można było oszacować częstotliwość sygnału wejściowego. Mnie się marzyła taka sonda, żeby pokazała częstotliwość. Myślałem o tym, że jeszcze po roku 2000, między 2000 a 2010 mniej więcej, żeby to zrobić na 51 małej, czyli 89C2051 lub 4051, bo wtedy już była produkowana. Ten projekt nie powstał, był tylko na papierze. Gdy zająłem się STM-ami, pomyślałem, żeby zapędzić go do roboty i żeby mierzył nie tylko częstotliwość, ale i wypełnienie impulsów. No, stany statyczne. Trochę tu. Jak widać, pokazuje nam na wyświetlaczu tu poziom niski i na LEDzie poziom wysoki tu i na LEDzie. Gdy mamy przebieg prostokątny, no to nie popisałem się z tym, mogłem jakąś końcówkę tutaj zrobić. Świecą, jak widać, wszystkie trzy diody. Tu mamy natomiast HL i nie wiem, na ile będzie to czytelne. Na wyświetlaczu jest częstotliwość 3,2 MHz. A tu to wątpię, że było widoczne czas impulsu niskiego, wysokiego i wypełnienie. Teraz też musicie na słowo wierzyć. Teraz zwiększam częstotliwość sygnału. No tu niestety maksimum tego generatora 16 mega. No jak widać, tą 16 jest i tu mamy czas, okres przebiegu. No tu ten test wypełnienia, tak jak mówię, raczej nie będzie tego na tym wyświetlaczu tam za bardzo widać. Jeszcze to wypełnienie tu widać na takim wykresie. Ta sonda była opisana w elektronice dla wszystkich, AVT3242. Zobaczę tylko, jaki numer. EDW czerwiec 2019. Jeszcze zanim pokazał się artykuł, przyszło mi do głowy i tu nawet będzie widać, to jest ten prototyp, który był sfotografowany dla EDW. Żeby podłączyć wyświetlacz kolorowy,
Tu są kabelki do tego kolorowego. Gdzieś tam na YouTubie są filmy albo w artykule fotografie pokazujące podłączone do tej właśnie sondy wyświetlacz kolorowy. Zaowocowało to taką konstrukcją, którą można zasilać tu z napięcia do 12 V. To taka fantazja, żeby złoty kolor był. Można zasilać z USB lub z uruchamianego systemu. Tam jest, w tej złotej jest większy tu otwór i powinien lepiej, stabilniej pracować ta sonda. Była w elektronice praktycznej 2000. Nie miała symbolu AVT. Widać, uznano, że jest to jakaś tam zabawka. Lepiej było publikować jakieś tam projekty Arduino z delayami, które nie miały szansy działać. Zobaczmy, jak się zachowuje, jakie ma parametry dynamiczne. Tych sond udało mi się sprzedać około 50 sztuk. 30 poszło, że tak powiem, od ręki. A pozostałe sprzedawały się kilka miesięcy. No to jest zdecydowanie fajniejsze, bo mamy tu kolorami poziom niski, wysoki, przebieg. Tu mamy wypełnienie graficznie i liczbowo. Ja sądzę, że to za dobrze nie będzie widoczne. O, niczym prezentacja Microsoftu, coś tam się stało. No tu dałem plamy z tym, że nie przygotowałem jakiegoś dobrego uchwytu. Nie wiem, co jest z tym pływaniem obrazu, ale to jest brak styku, więc cuda się jakieś dzieją. No, się uspokoiło. Ta sonda mierzy do 35 MHz. No tak, normalnie jak Bill Gates przy prezentacji się wykrzacza. W tej sondzie nie tylko można mierzyć sygnały cyfrowe, ale także i analogowe. Można przełączać się pomiędzy różnymi pomiarami i pomiędzy sygnałami analogowymi, przy czym taka częstotliwość maksymalna to jest rzędu 100 kHz. Może uruchomię generator.
sinus. kHz. No gdzieś muszę złapać masę. Sondy generalnie zasilam z uruchamianego systemu, dlatego nie ma tu kabelka, na który jest przewidziane miejsce. Tu złączę i gdzie chwytakiem łapiemy masę. Można zmieniać podstawę czasu. Pomyliłem się trochę o 1000. Teraz mamy 24 kHz. Przy samplowaniu 1 mega. Jest będzie za małe, to widać sieczkę. Częstotliwość i okres jest tu wyświetlany, to jest brane z, liczone z częstotliwości, z obwodów pomiaru częstotliwości, więc nie z przebiegu, tylko z faktycznego, z tego sygnału cyfrowego. W tej sondzie można sobie ustawić, jaki zakres napięć wejściowych ma być interpretowany, czyli można mimo zasilania z 3 V, można wybrać 1,8 V, 1,2 V, 1,5, 2,5 czy też 3,3, to jest do 5 V, i można ustawić interpretację poziomów wejściowych, wybrać CMOS czy TTL. W praktyce ustawia się tam po prostu procentowo, ile procentowo z całego zakresu ma być interpretowany jako poziom niski, jako wysoki. No i to by było tyle. Więcej w artykule w elektronice praktycznej. Dziękuję.